Hello, dzień dobry, how are you? Otóż zapraszam Was na kawę do siebie do domu. A? Znowu paradoks. Piję moją kawę u Was, czyli to jest Wasza kawa. Dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj będzie kilka bardzo zabawnych sytuacji, które mi się przytrafiły na planie filmowym. Uwaga! 3, 2, 1, zaczynamy! No. Sytuacje śmieszne na planie filmowym, które mi się zdarzały, zdarzają się praktycznie codziennie. I trudno powiedzieć, dlaczego te akurat zapamiętałem. Może dlatego, że nie były śmieszne, były naprawdę niektóre bardzo żenujące. No i może przez to innych rozśmieszają, bo mnie niekoniecznie. Otóż, wziąłem sobie kartkę, bo się będę podpierał kartką. Patrz, jakie mam pismo. To jest mój charakter pisma. Jak Czaruś pisze, wujek Czarek? Jak? Jak kura pazurem. No właśnie, to jest mój charakter pisma. Kiedyś, jak pisałem ściągi w liceum, to pisałem tak szybko, tak niewyraźnie, że potem mówię, pierdykam, wystarczy kropkę postawić, to jest to samo i tak nie mogę odczytać. Więc stawiałem kropki. Dobra, nieważne. Najbardziej zabawne sytuacje z planu filmowego, które mnie się przydarzyły osobiście. Pamiętacie taki film Psy 2? Ten film Psy 2 kręciłem równolegle z filmem Polska śmierć Waldemara Krzystka. Taką poważną rolę jedną zagrałem w życiu. To był właśnie w filmie Polska śmierć. I wyobraźcie sobie taki numer, że zaproponowano mi jedną rolę i drugą i mówią, no panie Cezary, film będziemy nagrywać w tym samym momencie, więc proszę wybrać jedną albo drugą. A ja sobie powiedziałem, wtedy byłem na fali, mogłem sobie na to pozwolić. Mówię, a właśnie, że nie. Dlatego, że albo obie role gram, albo żadnej. A ponieważ zależało jednym i drugim, no to sobie wymyślili, że się dogadają. Tylko niestety zemścili się na mnie w bardzo uroczy sposób, bo zdjęcia do Psów miałem w dzień, a zdjęcia na hali do Polskiej śmierci miałem w nocy. Wyobraźcie sobie coś takiego. Wracałem po 12 godzinach w Psach, padałem na wyro, nawet się nie przebierałem, bo nie miałem siły. Dosłownie 4-5 godzin już czekał kierowca, jechałem na nocne zdjęcia do filmu Polska śmierć. Po 3 dniach, a tak mniej więcej chyba 8 dni trwał ten taki maraton, kiedy to się zazębiło jedno z drugim. Było coś takiego, to było no, dla nich wszystkich zabawne. Było to, że ja spałem na planie cały czas. Tylko było tak, kamera, akcja. I grałem sobie, grałem, stop! I ja znowu zaczynałem. To było coś strasznego. Taki byłem przemęczony. No. Tak jest, kiedyś słyszałem w knajpie takich dwóch pijaków gadę nuda. Ksi, ksi, se, ksi, a si, a se, a ksi, se, ksi, se, se. Śmieszne? Tak, sobie. Może zacznę od tego, z tych śmiesznych, takich zabawnych rzeczy, to powiem Wam historię z Pogranicza w ogniu. To jest taki serial, który Czaruś miał 24 lata, wujek Czarek, jak grał, był młody, przystojny. I tego, w każdym razie obiecującym byłem aktorem i tam było parę takich zabawnych sytuacji. Po raz pierwszy w życiu widziałem, jak się zamyka praktycznie cały rynek w Krakowie. Wyobraźcie sobie taki wysiłek produkcyjny. Najpierw pół rynku, potem drugie pół. I ja gram główną rolę. Setki statystów w przedwojennych strojach, film kostiumowy jednak mimo wszystko. Słuchaj, Czaruś cały na biało, w takim, znaczy biało, kremowy taki surdut, rozumiesz, kapelusik tego, dziewczyny na biało, bo lato gramy, jest czerwiec albo lipiec, parasoleczki, słuchajcie, no przepięknie wyglądał krakowski rynek w tym właśnie świecie przedwojennym. Siedzimy przy takim długim stole, nie było wtedy tak jak teraz, że są kamery z boku na planie i sobie na monitorze od razu patrzysz, jak aktorzy grają. Nie, wtedy był szwękier tylko z kamerą. Tak, i on był jedynym, który widział, jak aktor gra, jak wygląda kadr. Potem wywoływało się dopiero taśmę i się oglądało w jakimś kinie bez dźwięku sam materiał, żeby zobaczyć, czy trzeba przekręcać scenę, czy nie. Odpowiedzialność na operatorze była wielka. To było taśma światłoczuła, czyli trzeba było mierzyć poziom światła. Nie tak jak teraz, że wszystko widzisz. Nie. Mega trudna sprawa. W każdym razie nie było podglądu. To jest ważna informacja dla tej anegdoty. Jestem uczulony na wszystko, na co można być uczulonym. Na jad, osy, czy tam pszczoły, też, okej.
Wielka scena. Siedzi przy stole 20, może 30 osób. Wszyscy na biało lub na kremowo. Przedwojenne panie, pięknie ubrane, żaboty, ten, ja też. Pijemy kawę, tak jak teraz, po to ją wziąłem. Wszyscy bułkę przez bibułkę, prawda? Aż tu nagle jest ujęcie. Kamera poszła, pokręcie w ogniu, numer dwa. Gramy. Gadamy. Ja mam w pewnym momencie wziąć kawę i się napić łyczka. Ho, 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 ciociu. Biorę. Co się dzieje? W tym momencie do kawy wpada osa. Pokazuję w wolnym tempie. Wpada osa. Ja tę kawę z tą osą biorę do buzi. Czuję, że ona tam jest bardzo przestraszona. Zapierdziela skrzydełkami po podniebieniu. To się dzieje w ułamku sekundy, więc co ja robię? Bojąc się, bo wyobraźnię mam, że jak mnie pierdyknie tam gdzieś, ja spuchnę, to się uduszę i umrę, tak? Tak, tak, mam prawo się bać. Więc co robi czaruj? Puff, wypluwa tę kawę. Gdzie? Na towarzyszy. Na towarzyszy pracy. I te wszystkie panie, które były na biało, są teraz na biało-czarno. Biało-brązowo, biało-kropkowo, brązowo. W każdym razie nie na biało. Kamera stop, pazura, część ty zwariował, to debil, zwolnić z pracy, na ludzi kawą pluje. Nie pomogły tłumaczenia, że ja tłumaczę, że tu wpadła osa i po prostu ją musiałem wypluć, bo bym umarł. Nie, nikt tej osy nie widział, a ona po prostu jak ją wyplułem, poleciała. Zostałem bez świadka. Dlatego teraz dobrze, że są kamery inne niż ta jedna na planie. W czasach, kiedy kręciłem Pogranicze w ogniu, to były dramatyczne czasy. Była bida w kraju, 86 rok zacząłem. Skoczyłem w 90. To po prostu najdłuższy serial, jaki robiłem w życiu. Dramat był z jedzeniem. Wyobrażacie sobie, że jak była w scenariuszu kiełbasa myśliwska, to oni rzeczywiście dali kiełbasę myśliwską i każdy chciał tę kiełbasę myśliwską zjeść. Ona nie była do grania. Ona była do pożądania. Taka bida w kraju. Rozumiesz? I jak tylko postawili te kiełbasę, skądś wzięli, nie wiem skąd, to wszyscy chcieli złapać go ten kawałeczek, spróbować choć ten zapach. Ten. Więc pan kierownik planu rozkazał, żeby dziewczyny z charakteryzacji popsikały to lakierem do włosów. Był taki... To było grubo lakierem, ja o tym nie wiedziałem, a ja jedyny w tej scenie jadłem tę kiełbasę, się nią zajadałem. W życiu nie miałem takiej niestrawności. W życiu. Jadłem kiełbasę. Wyobraźcie sobie zabezpieczać kiełbasę lakierem do włosów. Jaki człowiek musiał być zdesperowany? Chore, dobrze te czasy już minęły. Chociaż nie wolno się poświęcać dla filmu, zrozumiałem to przy filmie VIP Juliusza Machulskiego. Wiecie, to jest salmonelloza. Salmonelloza. Kiedyś bardzo sympatyczna choroba za komuny, kiedy wszystko było brudne, bo człowiek jadł cokolwiek, nagle miał... Salmonelloza rozwala kompletnie. To jest taka bakteria. Na to się idzie do szpitala, bo inaczej się nie wyleczysz. Po prostu rwiecie ze wszystkich stron, jesteś pusty, odwodnienie, po prostu dramat, wymioty, biegunka, strasznie. Salmonelloza, wiem co to jest, bo ją miałem, wali w jeden moment. Ponieważ to był czas, że się śpieszyłem na pociąg do Warszawy, mieszkałem w Łodzi, nie miałem czasu na śniadanie. A w pociągach nie było wagonów restauracyjnych, tylko w niektórych, może międzynarodowych. Wyobraźcie sobie, że zamiast jeść śniadanie, to sobie wbiłem chyba 6 czy 7 jajek do takiego kufla piwem, tak jak Rocky Balboa w moim ulubionym filmie Rocky. Rozbełtałem i wypiłem sobie takie śniadanie. I wychodzę z domu. Muszę przejść na drugą stronę ulicy w Łodzi na autobus. Nie przeszedłem. Na środku mnie walnęło. Koniec. Musiałem szybko wrócić na toaletę i tak dalej. Pogotowie. Mówią natychmiast. A ja jechałem do filmu VIP Juliusza Machulskiego, gdzie grałem razem z Rysiem Rynkowskim w parze takich dwóch gangsterów. Rysio Rynkowski, ten słynny piosenkarz. Tak. I wyobraźcie sobie, i mnie to walnęło. I ja mówię, nie, do szpitala nie mogę. Ja w domu jakoś sobie poradzę. Mówię, panie, ale pan musi zastrzygiwać. Ja mówię, to ja chcę w domu, bo ja muszę jutro nagle dalej pojutrze pojechać do filmu, bo mnie wyrzucą, pieniędzy nie zarobię. Kurde, tak, z głodu zdechnę, po prostu. Wyobraźcie sobie, że na własne życzenie zostałem w domu. Jakimś cudem, jakimś leczeniem, zastrzykami postawili na nogi w ciągu doby i po dwóch dniach, ponieważ dzwoniłem już do Warszawy, że mam salmonellozę, przyjechałem taki na plan filmowy, poświęcając swoje zdrowie. Co się okazało? Zobaczyli mnie takiego, oczy podkrążone, mówią,
lista. Jakby miał salmonellozę, to by leżał w szpitalu. Chlał 3 dni, a myśmy na tego bydlaka tyle dni czekali, nie? Nie wolno poświęcać się dla idei, bo idea tego nie zrozumie. Idea. A ludzie to już w ogóle. Najzabawniejsze były moje sytuacje takie, że na przykład mnie nauczył Daniel Olbryski jednej ważnej rzeczy, że nawet Gregory Peck, on się nauczył tego od Gregorego Pecka, podpowiadał zza kadru, bo scenę robi się w ten sposób, jak dwie osoby ze sobą rozmawiają, to najpierw się kręci na jedną osobę, ja patrzę na tę osobę, która jest za kadrem, a potem się przestawia kamery i kręci się drugą osobę, ja podrzucam zza kadru. Może podrzucać ktokolwiek, bo to nie ma znaczenia, przecież drugiej osoby nie widać, ale aktorzy, żeby się poczuć, żeby dobrze zagrać, pomagają sobie. Nawet najwięksi aktorzy siedzą za kamerą i podrzucają tekst partnerowi. I był tak jeden niezdolny aktor, nie powiem nazwiska, zresztą grał w Pograniczu w ogniu. Wyobraźcie sobie, że ja po kilkunastu godzinach pracy siedziałem ściśnięty za kamerą, żeby mu pomóc, on grał i reżyserowi się to nie podobało, bo był beznadziejny rzeczywiście, mówiąc, wiecie, że jestem obiektywny. On był beznadziejny. I reżyser się zdenerwował, mówi, no ale jak ty grasz? Coś na niego krzyknął, a on mówi, bo mi Czarek źle podrzuca. Wtedy zrozumiałem, że nie każdy kolega jest godny tego, żeby mu pomagać. Czasami trzeba iść swoją ścieżką. Po prostu do hotelu, tam gdzie jest przyjemnie. W tym filmie właśnie VIP Juliusza Machulskiego była scena, którą kręciliśmy na basenie w Mariocie. Pozwolono nam wtedy w Mariot. Mariot, hotel Mariot. W hotelu Mariot śpi tylko wariot. No bo wtedy, w tamtych czasach, jak coś kosztowało $100, to za $100 to ja mogłem mieszkanie wynająć na miesiąc w Warszawie w tamtych czasach. No, a tam kosztowała doba tyle. No więc hotel Mariot to był w ogóle, to była nie do przejścia w ogóle wysokość dla takiego młodego aktora. To nagle mamy tam zdjęcia na basenie krytym. Wyobrażacie sobie? I tam było takie przyjęcie zrobione na tym basenie. No oczywiście przyjęcie bida, nie? No bo to, no. Tam był na tym przyjęciu kawior. Wiecie, jak się robi w filmie kawior? Bierze się styropian i się trze. I te kulki, które z tego styropianu, one się tak do wszystkiego przyklejają, nie? Trzeba je wziąć na talerz i potem się to maluje tuszem. Najczęściej czarnym, jak kawior czarny, albo czerwonym, jak kawior czerwony, nie? Ponieważ to miało być bardzo wyjątkowo bogate przyjęcie, to był kawior czarny. Czyli chłopcy czarnym tuszem uwalali cały taki talerz tego styropianu. I wyobraźcie sobie, że jest taki jeden aktor, znacie go na pewno. Polski aktor, bo jaki? I wiecie, że on się nawpierdzielał tego styropianu i myślę, patrzyli wszyscy, cała ekipa, tak, nikt nie był w stanie powiedzieć mu, że jest styropian, bo to ważny aktor był. I ten tak patrzymy i on tak najadł się, ma całą mordę w tym czarnym styropianie, w tym tuszu i mi tak mówi, suchy jakiś, a ja się na kawiorze znam. I poszedł, myśleli, że tam umrzemy, a iż, on się na kawiorze zna. Polak. Dobre. Najzabawniejsza dla mnie sytuacja to była z panem Suszyńskim. To jest szwękier, operator. Szwękier to jest ten, który właśnie pierwszy stoi za kamerą. Najważniejsza wtedy osoba na planie, Pogranicze w ogniu. Pan Suszyński za kamerą. Pierwszy mój dzień zdjęciowy. Przychodzę, w gabinecie coś tam mam gadać. No to sobie tak jak mnie uczyli w szkole teatralnej. Trochę pogadałem tu, trochę tu, a on za mną tą kamerą tak nie mógł nadążyć. W filmie tak się nie gra. Jak masz kadr, to musisz się zmieścić w kadrze, no możesz tak się spojrzeć, tak. Jak masz ruszyć, to już musisz mieć to umówione z kolegą, idziesz, światło musi przecież stać w tamtym miejscu i tak dalej, a ja tak zapierdzielałem, że dla kamery to było po prostu tak, jakby mucha latała. No i takie słyszę, tak, a on jeszcze R wyraźnie nie wymawiał, tak. Kuwa, pierdolę, to kuwa, nie będę tutaj mówić, 300 dni z takim cymbałem, kuwa, matołem pracował, rzucił tą kamerą, wyszedł obrażony, jak nie wiem, co się stało. I wtedy reżyser Koniec, Andrzej Koniec, świętej pamięci, cudowny pan, wytłumaczył mi, na czym polega aktorstwo filmowe, że to trzeba spokojnie, nie? Myśleć o tym, że jednak patrzy jedno oko na ciebie, a nie tak jak w teatrze, wszyscy możesz sobie robić, co chcesz. I zacząłem powolutku się uczyć. W każdym razie z Romkiem Suszyńskim się zaprzyjaźniliśmy potem bardzo przy tym filmie. No i wymyślił numer, który mnie zaskoczył. Po 371 dniach zdjęciowych, które trwały kilka lat,
A zawsze mnie krytykował. Przy każdym ujęciu mówił coś nie tak, coś nie tak. Zawsze wytykał mi błędy. I ostatni klaps ostatniego dnia zdjęciowego w Pogręczu w Ogniu, ja zagrałem scenę i Romek podszedł do mnie i mówi: stary, no nie mogłeś tak od razu. Mi to bardzo spodobało. Wytrzymał skubany tyle lat, żeby zrobić żart. To świadczy o tym, że ten... Nie wiem o czym, ale świadczy. Jak graliśmy Pogranicze w Ogniu, to większość scen zagranicznych, czy jak się akcja dzieje w Wiedniu, w Paryżu, w Berlinie czy w Pradze, graliśmy w Pradze czeskiej, bo tam jest wszystko. Jest ulica paryska, czyli paryska, i to wygląda jak Paryż. Tam możesz robić Wiedeń, wszystko. Takie piękne mają stare miasto, no bo cała Praga to jest jedno wielkie stare miasto. I na granicę podjeżdżamy. Robur był taki samochód często używany przez filmowców. Robur, bo on do pewnego momentu miał miejsca do siedzenia, a z tyłu tam można było sprzęt położyć, walizki, no ale sprzęt filmowy i tak dalej. I takim kierowcą Robura, najważniejszym w ekipie, był Mr. Fauda. Miał ksywę Fauda. Wiecie dlaczego? Bo miał taki brzuch jak Fauda. Pozdrawiam cię, Fauda. I najlepiej było tak, przyjeżdżamy, tym Robur, inaczej to się mówiło, zemsta Hitlera. Robur, produkowany w byłym NRD, byłej Republice Demokratycznej, nie niemieckiej, czyli NRD, DDR, palił 100 litrów benzyny na 100 kilometrów. Zemsta Hitlera. Najgorsze auto, jakie widziałem w życiu. Kompletnie nieekonomiczne, niewygodne dziadostwo. No ale Robur był na wyposażeniu. I z Fałdą dojeżdżamy do granicy i ci Czesi nas witali, delegacja. I tak nikt nie wiedział, jak się odezwać. Ja pierwszy raz Czecha widziałem na oczy, nie? Nie wiedziałem, czy po angielsku, czy po niemiecku, czy po rosyjsku, czy czeskiego nikt nie zna, nie? To zawsze się śmiejemy z tego języka, taki śmieszny, nie? Ano. I pierwszy Fałda wyskoczył, podszedł do tej kierowniczki produkcji i mówi: hello! I am driver Robura. Więc to był hit całego Pogranicza w Ogniu. Wszyscy się wtedy: hello, I am driver Robura. Robura. No i wasz Robur, już taki przechodzony wujek Czarek, żegna was. Więcej sytuacji nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję i czekam na wasze rozgrzeszenie. Rozgrzeszajcie mi kciukami do góry. Czekam na was. Bądźcie moimi fanami, jak ja jestem waszymi. I subskrybujcie. Nie, ja się nie wstydzę apelować o to. Każdy apel jest dobry. Wolę apel subskrybujcie niż apel poległych. Na razie.